Bardzo dziękuję za przedstawienie mnie i zaproszenie do wygłoszenia tego wykładu. Postaram się sprostać temu zadaniu w sposób właściwy. Będę mówił o przedstawieniach miasta w pracach artystów z Grupy Krakowskiej. Myślę, że w tym momencie mogę podkreślić dosyć ścisły związek tematu tej prezentacji z samą wystawą, ponieważ będzie w trakcie tego wykładu mowa o takim zrewoltowanym czy rewolucyjnym w sensie artystycznym charakterze tych prac artystów z Grupy Krakowskiej, a jednocześnie są to prace, które dotyczą tej tematyki miejskiej, chociaż w ostatecznej instancji w trakcie tego wykładu może okazać się, że te dwa aspekty, formalny czy też artystyczny i treściowy, nie są ściśle rozdzielne. Również w trakcie tej prezentacji może się okazać, że te przedstawienia miasta nie dotyczą miasta w znaczeniu jakiejś wielkiej metropolii, w znaczeniu centrum dużego miasta. Może się okazać, że artyści, o których będzie mowa, podważają taką ścisłą opozycję między miastem i peryferiami, miastem i wsią nawet. W tej prezentacji pokażę Państwu pewną liczbę prac. Wiele z nich nie jest pokazywanych na tej wystawie, ponieważ uznałem, że będę mówił o pracach wykonanych również techniką olejną. Niektóre z tych prac są pokazywane obecnie na wystawie montaże Deborah Fogel i Nowa legenda miasta, która pokazywana jest obecnie w Muzeum Sztuki w Łodzi, którą miałem przyjemność przygotować z dwojgiem jeszcze innych kuratorów. Chciałbym rozpocząć tę prezentację od prac, które ukazują czy wypowiadają sens takiej wyidealizowanej czy też utopijnej koncepcji miasta. Tego rodzaju pracą jest, myślę, ten rysunek Eugeniusza Wańka, artysty, który być może luźno współpracował z Grupą Krakowską, jednak był z nią przez pewien okres związany, wystawiał wspólnie z nimi w roku 1934. Artysta, który hołduje stylistyce konstruktywizmu wywiedzionego oczywiście z kubizmu. Praca, która jest taką apoteozą działań zmierzających do wznoszenia konstrukcji nowoczesnego miasta. W pracy tej, jak Państwo widzicie, ukazane są sylwetki osób zespolonych we wspólnym trudzie wznoszenia tej konstrukcji. Diagonalny układ linii w tej pracy podkreśla dynamikę tego procesu. Innymi pracami tego rodzaju są pokazywane w dużej liczbie na tej wystawie grafiki Leopolda Lewickiego, który również ukazuje postacie ludzi wpisanych w taki zgeometryzowany schemat o charakterze architektonicznym. Często jest to schemat zakładu przemysłowego, w którym funkcjonują te osoby. Aczkolwiek tym, co różni, poza pewnymi aspektami formalnymi, na których nie będę się skupiał, tym, co różni wizję Lewickiego od wizji Wańka, jest to, że ta rzeczywistość, czy też przestrzeń miasta, zmechanizowanego miasta, którą ukazuje Lewicki, czy też konstruuje w swoich pracach Lewicki, ma charakter nieco opresyjny. Tutaj te postacie ludzkie są w bardzo ścisły sposób wpisane w ten mechanizm fabryki. Osoby te oczywiście funkcjonują, wykonują swoją pracę w taki bardzo zintegrowany sposób. Tyle tylko, że
tego rodzaju mechanizacja prowadzić może do rodzaju wyalienowania tych postaci. To jeszcze inna praca Lewickiego, Palacze, również jakby ukazani w procesie wykonywania tej wspólnej czynności, dostarczania energii. Nie wiem, czy to jest zakład przemysłowy, najprawdopodobniej tak. Inna praca Lewickiego, kompozycja, która ma charakter abstrakcyjny, również ukazuje postacie ludzi wpisane w ten geometryczny schemat, który tutaj również może kojarzyć się z tą sytuacją wyizolowania, uwięzienia czy też opresji. Także nawet ci artyści, którzy mówili o tej perfekcji, czy przedstawiali w swoich pracach tę taką perfekcyjną wersję nowoczesności, zauważali również jej jakby negatywne aspekty, fakt podporządkowania jednostki ludzkiej temu no, częściowo opresyjnemu mechanizmowi. To jest bardziej realistyczne przedstawienie zakładu przemysłowego, też kompleksu fabrycznego, pejzaż fabryczny Eugeniusza Wańka z 1936 roku, w którym jednostki ludzkie, anonimowe osoby przeciwstawione są temu piętrzącemu się nad nimi kompleksowi budynków fabrycznych. Tego rodzaju podporządkowanie, czy też wpisanie w pewien taki geometryczny schemat dotyczy również osób innych przestrzeni. To są osoby poddane takiemu formalnemu schematowi w przestrzeni jakiegoś szynku. Jest to praca autorstwa innego artysty związanego z Grupą Krakowską, Saszy Blondera. Strona z jednego z jego szkicowników, przechowywanych obecnie w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Jest to bardzo intrygujący materiał, bardzo wiele prac, które są które zawarte są w tych zeszytach. Materiał, który domaga się jakiejś obszerniejszej prezentacji. Blonder jest artystą, który skupia się na pojedynczych osobach, na użytkownikach tejże nowoczesnej przestrzeni. To jest praca pokazywana na wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie, w której układ linii widocznych niejako na pierwszym planie, które składają się w ten wizerunek lampy naftowej, tworzy rodzaj takiego obramowania dla przedstawienia przestrzeni miejskiej, którą zaludniają takie groteskowe postacie. Blonder trochę inaczej przedstawia ludzi w tej przestrzeni miasta niż Lewicki, z pewną taką życzliwością i humorem ukazuje pewne typy użytkowników tej przestrzeni miejskiej. Myślę, że te jego prace można kojarzyć z tradycyjnym malarstwem rodzajowym, aczkolwiek oczywiście najczęściej te postacie ludzkie są poddane takiej kubistycznej stylizacji. Tu znowu kartka z jego szkicownika, która ukazuje właśnie te już pojedyncze jednostki, które funkcjonują w przestrzeni miasta. To jest najwyraźniej przestrzeń parku, w której te osoby wystawiają swoje twarze do słońca, jak głosi ten tutaj napis umieszczony na tym rysunku. Inna karta ze szkicownika, w taki groteskowy sposób pokazująca nauczycielkę, która wyprowadziła grupę uczniów ze szkoły na spacer. Jeszcze inna karta ze szkicownika Blondera, ukazująca grupę osób w takim stanie oczekiwania. Najwyraźniej jest to
poczekalnia dworcowa, w której osoby te czekają, na co wyraźnie wskazuje tutaj też ten wpis Blondera. Tu inne przedstawienie dworca kolejowego, rysunek Eugeniusza Wańka, dworzec. Tutaj te postacie są wpisane w strukturę o bardziej takim rygorystycznym charakterze, strukturę dynamiczną. Tak jak mówiłem, Wanik tworzy takie bardziej wyidealizowane przestrzenie przedstawienia miasta, bardziej takie jednolite formalnie. Tu jeszcze inne przedstawienie przestrzeni miasta autorstwa Wańka. Grafika ukazująca scenę przed wejściem do kina. To, że chodzi o kino, wskazują na to litery umieszczone w obrębie tej kompozycji, również napis umieszczony w olejnej wersji tej pracy, która znajduje się w kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi, pokazywanej też na tej wystawie montaże. W tej pracy ujawnia się pewien dosyć istotny aspekt tych prac artystów z Grupy Krakowskiej. To, że artyści ci, kiedy skupiają się na postaciach ludzi, oni czynią bohaterem, mówię to z premedytacją w liczbie pojedynczej, bohaterem tych przedstawień czynią pewną zbiorowość. Chodzi o grupę osób, chodzi o tłum, krótko mówiąc, który jest w pewnym momencie, doznaje pewnej indywidualizacji, ale nigdy w takim w pełnym tego słowa znaczeniu. Częstokroć w pracach tych artystów z Grupy Krakowskiej pojawiają się postacie, które szukają rozrywki, które są przechodniami na ulicy, są konsumentami pewnego spektaklu. Tak jest również w podobnej pracy, tym razem autorstwa Stanisława Osostowicza. Praca nazywa się Przed kinem i znowu tutaj na modłę kubistyczną umieszczony w obrębie tej pracy napis wskazuje na to, że są to ludzie gromadzący się przed okienkiem kasy kina. Drugi napis umieszczony w tej kompozycji sugeruje, że jest to film, przyszli oni na film, w którym występuje Marlena Dietrich. Także prace artystów tej grupy częstokroć jakby przywołują kontekst kulturowy tego czasu, w którym powstały, czasu, kiedy supergwiazdą kina światowego była Marlena Dietrich. Praca, która wydaje się, jest skonstruowana w sposób typowy dla kompozycji malarskich Osostowicza ze względu na takie diagonalne przecięcie, które tutaj wyraźnie widać w tej pracy, antagonizujące jakby dwie grupy osób. Zabieg, który ma może jeszcze bardziej istotne znaczenie w innych jego pracach, o których będę mówił podczas tego wykładu. Czasami te przedstawienia spolaryzowanych grup u Osostowicza nabierają o wiele bardziej dynamicznego charakteru. Tak jest w tej pracy zatytułowanej Bójka w lokalu z początku lat 30. Pracy, która kojarzy się z formalnymi aspektami prac włoskich futurystów, ze względu na tą taką diagonalną orientację, swoją skrótowość, zderzenia form przedmiotowych, figur, postaci. Myślę, że łatwo ją skojarzyć na przykład z taką kompozycją Umberto Boccioniego Bójka w galerii z 1910 roku. Artyści z Grupy Krakowskiej, mam wrażenie, że byli świadomi tych osiągnięć sztuki światowej, nie tylko futuryzmu, nie tylko kubizmu, nie tylko konstruktywizmu, również unizmu, tych najnowszych zjawisk i próbowali jakby syntetyzować te doświadczenia artystyczne w swoich pracach w celu stworzenia czy wydobycia osiągnięcia nowej jakości malarskiej.
To jest zdjęcie z tamtego okresu ukazujące przechodniów na ulicy Krakowa, właśnie konsumentów tego spektaklu, konsumentów dóbr. To są postacie gromadzące się przed delikatesami, w których sprzedawane są luksusowe towary. Tam nad tym nazwą tych delikatesów jest jeszcze szyld prawdopodobnie eleganckiej kawiarni. Także te sytuacje, które przedstawiane były w pracach artystów z Grupy Krakowskiej, były z sytuacjami, z którymi ci artyści mieli do czynienia na co dzień. Oni po prostu rejestrowali swoje codzienne doświadczenia, wpisując te wizerunki w pewien taki rygor konstrukcji formalnej. Częstokroć postacie tych przechodniów były ukazywane z boku, postacie, które mijają się, zderzają niejako, przenikają nawzajem. Na tle ukazywanych frontalnie witryn sklepowych, ścian budynków. To jest rysunek, kolejny rysunek z jednego ze szkicowników Blondera z, myślę, pierwszej połowy lat 30. A to kolejna praca Stanisława Osostowicza, jedno z ważniejszych osiągnięć w jego dorobku, kompozycja olejna zatytułowana Cyrk, która w gruncie rzeczy prezentuje przeróżne aspekty jego, czy elementy jego języka malarskiego, przede wszystkim diagonalny podział kompozycji, który polaryzuje grupy osób. Z jednej strony te ciemniejsze postacie to są postacie widzów tego widowiska cyrkowego. Po prawej stronie widzimy aktorów, czyli cyrkowców wykonujących to przedstawienie. Jedna z tych prezentacji, które właśnie dotyczą tej przestrzeni rozrywki. Z tym, że nie jest to rozrywka o jakimś wyszukanym, wysublimowanym charakterze, jest to rozrywka, co oczywiste, o charakterze właśnie takim popularnym, czy też plebejskim. Innym elementem języka Osostowicza jest stosowana, przynajmniej miejscami, taka technika puentylistyczna. Oczywiście w takiej surowej, jak widać, wersji, co koresponduje, czy właściwie daje efekt takiej właśnie surowości, czy też brutalizmu jego malowideł. A będziemy o tym jeszcze mówić w trakcie tej prezentacji. Ale obrazy te nie pokazują jedynie przyjemnych stron życia, co może byłoby typowe dla tradycyjnego XIX-wiecznego malarstwa rodzajowego. Również czynią pewne krytyczne odniesienia do tej rzeczywistości. To jest przedstawienie rzeźni miejskiej autorstwa Blondera, w którym jakby przed wejściem do tego budynku rzeźni gromadzą się osoby dostarczające zwierzęta. To takie trochę groteskowe przedstawienie, ale ujawniające mechanizm funkcjonowania miasta, które po prostu potrzebuje paliwa, nazwijmy to, do swojego funkcjonowania. Jednocześnie praca, która ukazuje takie międzystrefy, czy marginesowe strefy funkcjonowania miasta, nieoficjalne, takie, których nie kojarzymy zazwyczaj z jakimś polorem centrum metropolii. Jak mówiłem, głównym bohaterem tych prac jest zbiorowość, co ujawnia się w wielu kompozycjach tych artystów, również w tej pracy Osostowicza.
w której ten, to jakby spiętrzenie postaci ludzkich, twarzy, on próbuje poddać rygorowi takiej geometrycznej aranżacji powierzchni koloru. Oczywiście nie w jakiś sposób rygorystyczny. Widać, że ta energia tłumu jakby wymyka się temu zabiegowi, co jest jeszcze bardziej widoczne w innej scenie ulicznej Ostostowicza z pierwszej połowy lat 30. Praca innego artysty, Blondera, znowu jedna z kart jego szkicownika, w której również ten artysta posługuje się tym zabiegiem spiętrzenia postaci ludzkich, zabiegiem proweniencji kubistycznej. Zbiorowość tematyzowana w pracach tych artystów, również w pracach Lewickiego. To jest praca zatytułowana Tłum z roku 1935. Niestety, kiedy przygotowywałem tę prezentację, nie miałem dostępu do kolorowej wersji tej pracy. Obraz, w którym znowu jakby ujawnia się pewien dług tych artystów wobec tradycji kubizmu. Fragmentaryzacja tego przedstawienia graniczy tutaj z nadaniem kompozycji malarskiej niemal jednolitego charakteru, co oczywiście można kojarzyć z programem unizmu proponowanym przez Władysława Strzemińskiego na przełomie lat 20. 30. Jeżeli artyści Grupy Krakowskiej zbliżali się do formuły unizmu, no, czynili to w taki spontaniczny sposób, nie byli aż tak rygorystyczni w stosowaniu tej teorii, tych postulatów Strzemińskiego, jak on sam w swoich znanych Państwu zapewne kompozycjach unistycznych. To tym, co łączy pracę Lewickiego z unizmem, to właśnie taka jednolita dystrybucja elementów kompozycji, która w niektórych pracach osiąga taki wysoki poziom abstrakcji, w których to pracach postacie ludzkie nie są już jakby rozróżnialne. Tutaj mamy raczej do czynienia z układem takich zazębiających się form, ale jednocześnie z kompozycją, w której żaden fragment nie jest wyróżniony. To jest to, co oczywiście wiąże tego rodzaju pracę Lewickiego z unizmem, z programem unizmu. I myślę, że tutaj również w warstwie kolorystycznej obraz ten również koresponduje z założeniami unizmu, z tym postulatem Strzemińskiego stosowania kolorów o jednakowej intensywności. To nie jest tak, że ci artyści skupiali się na problematyce stricte plastycznej, artystycznej, formalnej, aczkolwiek nie stronili od niej. Z jednej strony ich prace dotyczyły, czy były przedstawieniami użytkowników przestrzeni miejskiej, często wypowiadały komentarze krytyczne wobec różnych aspektów tej rzeczywistości. Z drugiej strony byli to artyści, którzy w swoich pracach w bardzo ścisły sposób dokonywali pewnych analiz formalnych. Prace te częstokroć, cóż, dotyczą takich problemów jak podział płaszczyzny, chodzi o analizę kierunków dynamicznych kompozycji, o kontrasty zderzenia form, kontrasty kolorów. To jest jedna z prac tego rodzaju, znowu akwaforta Leopolda Lewickiego, tego samego, który również przedstawiał postacie wpisane właśnie w tę geometrię przestrzeni miasta i który w innych pracach, które za chwilę pokażę, wypowiadał różne komentarze krytyczne na temat tej rzeczywistości. Ale, jak mówiłem, interesowała go również problematyka stricte plastyczna, nazwijmy to.
I to zainteresowanie manifestuje się w jego kompozycjach abstrakcyjnych, również w tym zaginionym reliefie z roku, czy powstałego około 1933 roku. Również w placach Blondera są takie przeprowadzane tego rodzaju analizy formalne. Nie będę na tym się skupiał, nie to jest tematem mojej prezentacji. Chciałbym teraz przejść do grupy prac, które nie są, czy nie mają charakteru afirmatywnego wobec tej poddawanej rygorowi geometrii i przestrzeni nowoczesnego miasta. Chodzi o prace, które ukazują to, jak tego rodzaju geometryczny rygor nagle zaczyna pękać, jest rozsadzany, eksploduje niejako od wewnątrz, tak jak w tej pracy. Można się zastanowić nad przyczynami tego stanu rzeczy i w takim oczywistym jakby powodem, dla którego mogło tak nastąpić, są okoliczności historyczne, kontekst ekonomiczny, społeczny Polski lat 30., okres nasilającego się kryzysu ekonomicznego, który no, miał przeróżne symptomy. Symptomy mogą się to manifestować choćby w tej pracy, która nazywa się firma najwyraźniej w stanie dezorganizacji, praca ukazująca postaci zatroskanych kapitalistów, którzy najwyraźniej nie wiedzą, jak poradzić sobie z tym stanem kryzysu. Inna praca Lewickiego, która wydaje się, że ukazuje tę rzeczywistość w stanie dezorganizacji. Tutaj chodzi o, jest to praca, która dotyczy chyba tematyki militarnej. Wskazuję na to użyte w tej pracy słowa. Najwyraźniej chodzi o przestrzeń zbrojowni. Przestrzeń, która jednak nie poddaje się temu rygorowi geometrii w tak ścisły sposób, jak jego przedstawienia fabryki chociażby. No i w związku z tymi okolicznościami historycznymi, kryzysu ekonomicznego, ta rzeczywistość wielkomiejska ulega polaryzacji. Ukazują to prace Lewickiego, innych artystów. Są to prace, w których postacie, grupy postaci antagonizują się. W tej pracy najwyraźniej grupa głodnych, jak wskazuje na to tytuł tej pracy, spolaryzowana jest z tą postacią osoby bogatej, widniejącej w lewym górnym rogu pracy. Praca, która odchodzi od takich od ścisłości stosowania tejże konwencji konstruktywistycznej, kubistycznej, praca, która wiąże ze sobą pewne aspekty natury ekspresjonistycznej. Inna praca Lewickiego, w której również zachodzi tego rodzaju polaryzacja między tymi cynicznymi, najwyraźniej zadowolonymi z siebie i sytymi postaciami urzędników widocznych na pierwszym planie i postaciami osób bezrobotnych, szukających pracy. Najwyraźniej był to taki kontekst, który wymuszał tę taką uproszczoną retorykę o charakterze politycznym. Ta praca koncentruje się wyłącznie na postaciach tych oczekujących w kolejce, którzy najwyraźniej mają uprawnienia do pewnych udogodnień, ale udogodnienia tego rodzaju najwyraźniej serwowane są w sposób niedostateczny, skąpy. Ta praca skupia się na jednym z przedstawicieli tego rodzaju właśnie klasy
przedstawicielu niższej klasy społecznej. Nic dziwnego więc, że te klasy znajdujące się na tym najniższym poziomie hierarchii społecznych nominują reprezentantów, którzy występują w obronie ich potrzeb, w obronie ich interesów. Są prace autorstwa artystów związane z drugą grupą, które prezentują wiece robotnicze, w których naprzeciwko tłumu anonimowych robotników stają mówcy, tak jak to się dzieje w tej pracy Jonasza Sterna z 1935 roku, artysty również związanego z pierwszą grupą krakowską, który w pełni rozwinął swoją twórczość w okresie powojennym. Znowu praca Lewickiego, opatrzona tytułem Wiec demonstracja, której tłum robotników otacza postać mówcy. Praca wykonana techniką mieszaną, techniką akwareli uzupełnionej elementami kolażu. Zastanawiałem się, czego desygnatami, jakie są desygnaty tych takich czerwonych prostokącików przyklejonych do powierzchni tej pracy. Nie znalazłem jakiejś rozstrzygającej odpowiedzi. Być może są to czerwone chorągiewki trzymane przez tych robotników, aczkolwiek nie wiem, czy posługiwanie się takimi rekwizytami było wówczas w zwyczaju. Jeżeli Państwo znacie odpowiedź na to pytanie, chętnie się tego dowiem. Skonfrontujmy te obrazy z rzeczywistością społeczną tamtego okresu. To jest zdjęcie przedstawiające grupę uczestników zajść ulicznych w Krakowie w marcu 1936 roku. Te prace, które Państwu pokazywałem do tej pory, powstawały wcześniej, w okresie nasilających się napięć społecznych i sporadycznych, ale coraz częstszych manifestacji robotniczych. Wiosną 1936 nastąpiła eskalacja tego rodzaju zajść. Chodzi o manifestacje robotnicze głównie w Krakowie i we Lwowie. W obu tych miastach te zajścia miały krwawy charakter. W Krakowie wiązały się one ze strajkami okupacyjnymi podjęte przez pracowników fabryki czekolady Sucharda i fabryki materiałów gumowych. Ojej, zapomniałem nazwy tej fabryki, przepraszam, ale ona za chwilę wróci. Te strajki zostały spacyfikowane przez policję i w następstwie tej ich pacyfikacji doszło do demonstracji robotniczych, ale chyba nie tylko, na ulicach Krakowa, które były pacyfikowane przy użyciu broni palnej. Wówczas zginęło 8 osób od kul policji. I tego rodzaju napięcia czy zdarzenia też się manifestują w pracach artystów, aczkolwiek po tych wydarzeniach z 1936 roku tego rodzaju przedstawień powstaje coraz mniej, tak jakby rzeczywistość przekraczyła tutaj granice wyobraźni, trudno było te rzeczy reprezentować, ale jeszcze w 1935 chociażby roku powstają tego rodzaju przedstawienia. Choćby ta praca, która ukazuje, jak głosi tytuł, demonstrację robotniczą, aczkolwiek to nie jest najwyraźniej demonstracja, tylko pacyfikacja. Jest to demonstracja pacyfikowana przez przedstawicieli porządku i tego cynicznego urzędnika widocznego na pierwszym planie tej kompozycji. Tego rodzaju sytuacje przedstawiane są w wielu pracach Osostowicza, w których artysta ten stosuje to wspomniane przeze mnie rozwiązanie formalne związane z podziałem diagonalnym kompozycji przeciwstawieniem kolorystycznym czy takim walorowym tych stref koloru czy postaci przedstawionych w tych
pracach. Są to dwie ścierające się ze sobą walczące grupy osób. Być może pewną interpretację tych prac ułatwia wykorzystana w nich kolorystyka. Być może te postacie tutaj wypełnione czerwonym kolorem to są postacie, cóż, demonstrujących robotników, również związanych z ruchem lewicowym. Ci inni to są być może konserwatyści. Te tutaj, tak jakby w sekwencji komiksowej, można te prace postrzegać w takiej niemal sekwencji komiksowej, ale dotyczą one poważnych zagadnień. Prace, które sugerują, że te demonstracje w nich przedstawione nie dotyczą tylko takich prostych aspektów życia czy potrzeb, takich jak praca, jak pieniądze czy pożywienie, ale dotyczą kwestii ogólniejszych. To mogą być demonstracje, które mają charakter pacyfistyczny i są sprzeciwem wobec narastającego konserwatyzmu, tendencji antydemokratycznych nasilających się w życiu społecznym. Są to demonstracje przeciwko faszyzmowi. No i cóż, konsekwencje tych zajść, przedstawienia opresji policyjnych, penitencjarnych, znowu spolaryzowanie postaci w tej kompozycji Leopolda Lewickiego, podkreślane orientacjami tych postaci, z jednej strony strażnika więziennego, który zamyka kratę, z drugiej strony tych uwięzionych. Praca, która być może była reminiscencją Lewickiego, który sam osadzony został w więzieniu, o dziwo, za działalność artystyczną, o czym za chwilę postaram się Państwu opowiedzieć. Procesy postępującej militaryzacji życia społecznego ukazywane między innymi w tej pracy Lewickiego. Podobna, aczkolwiek bardziej zawiła czy złożone przedstawienie wiecu robotniczego, być może szkic nieznanej czy też nie namalowanej przez Blondera kompozycji malarskiej. Znowu zbiorowość jako główny bohater tych przedstawień. Temat, który domagał się dość niekonwencjonalnych rozwiązań formalnych. Tutaj przedstawienie tłumu postaci, grupy postaci autorstwa Blondera. Przedstawienie, w której fragmenty postaci niejako piętrzą się jeden nad drugim. Inna kompozycja członka grupy krakowskiej, która w jakiś sposób nawiązuje do idei jednolitej budowy kompozycji malarskiej, właśnie z rodem z programu unizmu. Sam Strzemiński uważał unizm za rodzaj sztuki, która ma zintegrować się w pewnym momencie z procesami produkcji. Taki rodzaj sztuki, która jakby będzie się przenikać w sposób harmonijny z procesami produkcji. No, idea ta została wystawiona na próbę przez okoliczności lat 30., kiedy te procesy produkcji, rozwój przemysłu w Polsce i nie tylko uległ zaburzeniu i tego rodzaju integracja stanęła pod znakiem zapytania. Natomiast wydaje się, że artyści z grupy krakowskiej testowali taką ideę wykorzystania formuły unizmu dla podejmowania tych trudnych kwestii społecznych. W tych obrazach, nawet o dużym jakby stopniu abstrakcji, wyabstrahowania, przedstawienia również pojawiają się nawiązania do tych przeróżnych aspektów życia społecznego, do
do aspektu masowości życia społecznego, do tych trudnych problemów społecznych, które wspomniałem wcześniej. Także wydaje się, że ci artyści w twórczy sposób niejako zinterpretowali te postulaty unizmu Strzemińskiego. O tych sprawach pisała również Deborah Fogel w swoich tekstach z tamtego okresu. Tych spraw dotyczy ta wspomniana przeze mnie wystawa łódzka. Teraz może zajmijmy się ściślej twórczością Stanisława Osostowicza, zresztą artysty w pewnym momencie związanego z tym muzeum. Był on pracownikiem Muzeum Narodowego w Warszawie na krótko przed wybuchem II wojny światowej, zanim zginął w trakcie bombardowania we wrześniu 1939 roku. Artysty, który od początku swojej dojrzałej kariery, trudno mówić o dojrzałej karierze, bowiem jego postawa, taka zdefiniowana postawa artystyczna ujawniła się jeszcze w trakcie jego studiów, ale jego twórczość niejako od początku miała taki charakter rewolucyjny, zarówno w sensie artystycznym, jak i odniesień tematycznych. Również w jego wypadku bohaterem tych przedstawień była właśnie ta zbiorowość, tłum przechodniów, a właściwie osoby, które są przechodniami na ulicy, którzy mijają się na ulicy, niemal zderzają się na tej ulicy i często te te sytuacje reprezentowane przez Osostowicza są one pokazywane w formie takich spiętrzeń postaci, w której poszczególne sylwetki niejako zlewają się ze sobą w taką niemal jednorodną masę. Możemy przyjrzeć się szkicom tych obrazów, choćby tej pracy, która ukazuje proces dochodzenia Osostowicza do tego rodzaju rozwiązań. W tej pracy widać, jak postacie te przenikają się, ona dokumentuje, niemal rejestruje proces obserwowania przez Osostowicza tej zmiennej rzeczywistości ulicy. To może praca bardziej taka, nazwijmy to, realistyczna, ale wciąż taka, dochodzi do tego rodzaju fuzji tychże przechodniów. Jak Państwo zauważyliście, Osostowicz, bardzo czytelne, wyraziste są te, bardzo wyrazista jest specyfika tego języka malarskiego stosowanego przez Osostowicza. On bardzo chętnie posługuje się nawarstwieniami farby, posługuje się gestem malarskim. Widoczne na tych obrazach są pociągnięcia pędzla. Wydaje się, że on w tych pracach nie jest w gruncie rzeczy, że te aspekty artystyczne jego prac nie są odległe od rozwiązań stosowanych przez jego nauczyciela. Co paradoksalne, ponieważ temu artyście on się mocno przeciwstawiał. Chodzi w tym wypadku o Fryderyka Paucza, artystę, który swoją tożsamość artystyczną kształtował jeszcze w okresie Młodej Polski. U Paucza Osostowicz studiował od 1927 roku. Był jego ulubionym uczniem przez 3 lata. Przez 3 lata terminował w jego pracowni z bardzo dobrymi wynikami. Dopiero w roku akademickim 1931-32 pojawiają się symptomy kryzysu w tejże relacji. Osostowicz był artystą, którego kompozycje w zestawieniu z pracami innych
artystów młodopolskich wydają się obejmować elementy ekspresjonizmu. Również on, czy najpierw on, a potem Ossostowicz posługiwał się właśnie takim szerokim, zamaszystym gestem malarskim. Posługiwał się deformacją postaci, ukazywał tłum osób. To jest praca, która przedstawia żebraka, ale jest takim domniemanym portretem Jana Stanisławskiego, czy zakamuflowanym. Myślę, że to jest raczej sprawa drugorzędna. Jeżeli tak jest, to nie przeszkodziło Pałczowi umieścić tę postać w obrębie kompozycji, która przedstawia dziadów na odpuście przed katedrą świętego Jura we Lwowie, obraz z 1907 roku. Obraz, który, jak mówiłem, przedstawia właśnie tłum. Wydaje się, że pewne aspekty języka malarskiego Ossostowicza są niejako przejęte od Pałcza, że artysta ten no, kształtowałby się inaczej, gdyby nie miał kontaktu z Pałczem. Pałcz bardzo cenił go jako swojego ucznia, pokładał w nim ogromne nadzieje, jednak najwyraźniej lewicowe nastawienie Ossostowicza doprowadziło do konfliktu, który nastąpił właśnie w trakcie tego roku akademickiego 31-32. To był taki splątany, pewien splot okoliczności. Być może nie ma tutaj dość czasu, żeby o tym szczegółowo opowiedzieć. Chodziło o działalność Ossostowicza w ramach towarzystwa artystycznego, które w roku 31, czy też na początku 32 przybrało nazwę Żywi. Grupa ta obejmowała twórców, studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, którzy działali w związkach studenckich o charakterze lewicowym. Jonasz Stern sugerował, że niektórzy należeli do KPP. I ci artyści tworzyli wówczas prace, które zorientowane były na podejmowanie tematyki społecznej. Miały taki wyraźny wymiar polityczny. Prace te zostały pokazane pod koniec tegoż roku akademickiego, w czerwcu 32 roku na plenerze w Krościenku. Tam zaszły zdarzenia, które no, miały dosyć dramatyczny charakter, ale nadały grupie krakowskiej pewną tożsamość artystyczną. Chodziło o sprzeciw grupy profesorów, w tym Pałcza, wobec tych prac. Prace te no, nałożono na nie zakaz eksponowania. Natomiast zostały one wyniesione z wystawy. Studenci w konspiracji wnieśli na wystawę pracę z powrotem, w wyniku czego Pałcz jako rektor Akademii Sztuk Pięknych zawezwał policję polityczną do przeprowadzenia śledztwa i w efekcie tego śledztwa 7 studentów zostało aresztowanych, w tym Lewicki i Ossostowicz. Większość studentów zwolniono po 3 dniach, tylko Lewicki przesiedział w więzieniu przez 3 tygodnie. W geście protestu wobec tych zdarzeń studenci sformułowali deklarację, w której krytykowali wstecznictwo artystyczne i metody stosowane przez władze uczelni, wobec wychowawcze metody wobec studentów. Jeszcze wcześniej studenci próbowali, czy zgłosili do zatwierdzenia deklarację programową tego stowarzyszenia Żywi przez władze uczelni, ale stanowisko rektora i władz uczelni było nieugięte. Kilku studentów zostało relegowanych z uczelni, między innymi Lewicki i Ossostowicz, z prawem ukończenia studiów po 2 latach. Jednak za studentami ujął się Związek Polskich Artystów Plastyków, który udzielił im miejsca w
publikowanym przez nich, przez ten związek magazynie i doprowadził do zorganizowania wystawy tychże właśnie artystów represjonowanych przez władze uczelni. Wystawa zorganizowana została, pokazana w siedzibie związku w Krakowie w listopadzie 1932 roku. Wystawa odbiła się szerokim echem wśród artystów polskich. Była bardzo dobrze przyjęta przez niektóre ważne postacie, między innymi przez Leona Chwistka. I tak właśnie w taki sposób kształtowała się tożsamość tejże grupy krakowskiej. Tożsamość artystyczna to dość znamienne, że ona kształtowała się w sposób analogiczny, w jaki kształtuje się tożsamość partii politycznej. Chodziło o rodzaj sporu o charakterze politycznym, był to spór z władzami uczelni artystycznej. No i te zdarzenia z 1932 roku wyposażyły członków grupy krakowskiej w poczucie pewnej misji do spełnienia. Oni chcieli uprawiać sztukę o charakterze, uznali, że będą uprawiać sztukę o charakterze zaangażowanym, taką sztukę, która ma charakter żywotny, to znaczy przeciwstawia się skostniałym konwencjom artystycznym jeszcze z epoki Młodej Polski, z takim jakiejś poetyce estetyzmu na rzecz sztuki, która właśnie z jednej strony dokonuje eksperymentów formalnych, z drugiej strony próbuje wtopić się w nurt życia społecznego. Na tym polegałaby ta żywotność tej sztuki i co oczywiście miało związek z pierwszą nazwą grupy krakowskiej, czyli nazwą Żywi. To jest to w tym swego rodzaju ironia, bo jak Państwo widzicie, jakby artystycznie prace Pałcza, Ossostowicza są do siebie podobne, to ta sytuacja trochę przywołuje na myśl napięcie między artystami w zupełnie innym kontekście geograficznym, kulturowym. Chodzi o relacje Jacksona Pollocka i jego nauczyciela Thomasa Harta Bentona. Benton był artystą, który we wczesnym okresie swojej twórczości trochę nasiąkł stylistyką modernizmu, kubizmu, ale potem przeorientował swoją twórczość na takie dość tradycyjne tematy amerykańskie, życia amerykańskiego, historii amerykańskiej. I tenże artysta był nauczycielem Pollocka w Art Students League. Najwyraźniej język malarski Pollocka kształtował się pod wpływem Bentona. To widać bardzo wyraźnie, jakby zestawiając ze sobą ich pracę. Natomiast cóż, w pewnym momencie Pollock otworzył się na inne wpływy artystyczne, uznał, że jest artystą nowoczesnym, że jest artystą międzynarodowym i zwrócił się przeciwko swojemu nauczycielowi. Jednak podskórnie sądzę, że między tymi artystami również istniało takie dość istotne pokrewieństwo. Ta praca, która sądzę, że tego rodzaju właśnie pokrewieństwo ujawnia, praca, która powstała w, no właśnie, może zanim przejdę do tej kwestii, jeszcze na temat tych aspektów formalnych prac Ossostowicza, on tą energię tego skłębionego tłumu próbuje podporządkować pewnym zabiegom formalnym, wpisać je w pewien schemat geometryczny. Takim najprostszym rozwiązaniem jest podporządkowanie ich temu diagonalnemu podziałowi kompozycji. I prawdopodobnie z tego wynikał entuzjazm, który Leon Chwistek żywił wobec tych prac. Uznał, że są to egzemplifikacje sformułowanego przez niego programu strefizmu w malarstwie, który przewidywał
porządkowanie kompozycji w strefy, umieszczanie form, kolorów, form o podobnym charakterze, kolorów w podobnej tonacji w określonych strefach obrazu. Sądzę, że ta praca, która jest takim najczystszym przykładem w twórczości Ostostowicza tego właśnie, tejże gramatyki podziału diagonalnego, że ona była dla Chwiska właśnie potwierdzeniem tych jego zasad artystycznych. Sam Chwistek, no może warto przytoczyć jego wypowiedź, napisał o tych pracach, że dotyczą one, cytuję, jakiegoś tajemniczego i niedocieczonego przeobrażenia się żywej materii. A może jeszcze charakteryzując te prace, warto przytoczyć słowa Ireny Jakimowicz, kustosz tego muzeum. Napisała ona, że w pracach Ostostowicza, cytuję, ludzkie figury występujące często w tłumnych scenach są scharakteryzowane dosadnie, nawet ekspresyjnie zdeformowane, łączą się organicznie z pejzażem, którego tło stanowią malownicze, nieforemne, stare domy pełne niespokojnych krzywizn i skosów. Koniec cytatu. Cóż, mogłoby z tego wynikać, że to miasto, które przedstawia Ostostowicz, nie jest tak w ścisłym sensie wielką metropolią, nie jest wielkim miastem, to potwierdza jego biografia, kiedy został relegowany z uczelni, przeniósł się na pewien czas do Lwowa, w którym wcześniej zamieszkiwał z rodzicami, a potem funkcjonował w Krzemieńcu, małym mieście, zaraz opowiem o tym mieście, natomiast wydaje się, że ten efekt zatarcia tych postaci w obrazach Ostostowicza, przynajmniej mnie, kiedy przygotowałem tę prezentację, skojarzyły się z pewnymi fotografiami, konkretnie najbardziej może z tą fotografią ze strajku, wspomnianego przeze mnie strajku okupacyjnego w zakładach gumowych Semperit w Krakowie, strajku, który został spacyfikowany i następnie w efekcie czego rozegrały się te krwawe wydarzenia. Być może to subiektywne skojarzenie, ale tutaj chciałem zasugerować, że te prace Ostostowicza, ten efekt zatarcia może mieć taki właśnie fotograficzny charakter, który być może manifestuje się również w pracach, które powstały nieco później, w pracach, w których Ostostowicz może bardziej konsekwentnie zaczyna stosować tą swoją technikę puentylizmu, czy też takiego swoiście pojmowanego dywizjonizmu. Chodzi o pracę, co najczęściej przedstawienia ulic Krzemieńca, które również ukazują postacie ludzkie w tych takich procesach mijania się, przenikania wzajemnego. Prace, których manifestuje się właśnie ta ruchliwość, rytm miasta, prace o charakterze takim symultanicznym, chodzi o rzeczywistość, której bardzo wiele procesów zachodzi równocześnie i właśnie ukazaniu tych procesów służy stosowana przez niego owa technika. Tak jak mówiłem, prace te powstawały w Krzemieńcu, który nie był wielkim miastem. Było to takim stosunkowo nieduże miasto położone w obwodzie tarnopolskim, obecnie na terenie Ukrainy. Jeszcze za chwilę o tym mieście opowiem. Tu jeszcze fotografia z Krakowa, która ukazuje tę rzeczywistość, z którą stykał się Ostostowicz na co dzień, niemal z tą postacią policjanta pełniącego swoją służbę na ulicy. A to z kolei to są studia do tych kompozycji olejnych, które ukazują jakby proces dochodzenia Ostostowicza do tych rozwiązań. Studia, które, tutaj mam na myśli te dwa, które wyraźnie
pokazują to, że w centrum jego zainteresowania był ruch życia miejskiego, właśnie ten wspomniany przeze mnie symultanizm zjawisk. Z jednej strony można te jego prace powstałe z użyciem tej techniki dywizjonizmu, nazwijmy to, kojarzyć z wcześniejszymi zjawiskami artystycznymi, na przykład z malarstwem Boccioniego, ale to nie jest tak, że te rozwiązania były przez Ossostowicza w sposób bierny przejęte od wcześniejszych artystów. On stosował je w sposób świadomy, mając jakby na myśli określone rozwiązania. To znowu przechodnie w Lwowie, zdjęcie wykonane krótko po zajściach, po demonstracjach robotniczych w kwietniu 1936 roku. Zdjęcie, na którym widać rozbite kostkami brukowymi, kamieniami witryny sklepów. Natomiast to zainteresowanie Ossostowicza i również innych artystów Grupy Krakowskiej ruchem, to taka jakby ten symultanistyczny aspekt jego prac, on może mieć również związek z filmem tamtego okresu. Wielu artystów przełomu lat 20., 30., artystów awangardowych, inspirowało się filmem Ruttmana Berlin, Symfonia Wielkiego Miasta, który to film był portretem miasta, a w gruncie rzeczy portretem jego mieszkańców, którzy właśnie przedstawiani byli jako pewna zbiorowość. Być może ta tendencja do pokazywania zbiorowości brała się z pewnych tutaj scen z tego filmu. Chciałem pokazać Państwu kilka kadrów z tego filmu. Jak powiedziałem, film ten był oglądany przez artystów. Pod jego wpływem powstały na przykład filmy Janusza Marii Brzeskiego. Jeden z nich nazywał się Przekroje, drugi Beton, które nie zachowały się do dzisiaj. Jeszcze inna praca Ossostowicza z tej grupy właśnie prac. I wspomniałem, futuryzm nie jest to ścisła analogia ze względu na to, że dzieła futurystów najczęściej ukazywały niejako fazy czasowe ruchu. Tak było w wypadku Boccioniego, który posługiwał się techniką puentylizmu. Natomiast Ossostowiczowi najwyraźniej chodzi o rejestrację tego momentu tu i teraz, kiedy ruch właśnie zachodzi. Tej zmienności, która chodzi o zmienność, która ukazana jest właśnie w tym momencie, w momencie stawania się. W tym obrazie postacie przechodniów przenikają się z witrynami sklepowymi, co oczywiście jest odniesieniem do tego w tej przestrzeni konsumpcji czy spektaklu, która była również typowa dla tych, czy w jakiś sposób wówczas zaczęła manifestować się w miastach polskich. I ten taki fotograficzny, czy też filmowy aspekt tych prac może ujawnia tego rodzaju zestawienie dwóch obrazów Ossostowicza. Ostatnia grupa prac, myślę, że powinienem już zbliżać się ku końcowi tej prezentacji. To są przedstawienia, które znowu dotyczą tego niewielkiego peryferyjnego miasta. Tutaj taka dygresja, czy też uwaga natury ogólnej. Można zadać sobie pytanie, dlaczego ci artyści skupiali się na przestrzeni miasta. Wydaje się, że ta przestrzeń była takim podstawowym wymiarem funkcjonowania osób w tym czasie. Współcześnie żyjemy. Tym wymiarem jest jakaś przestrzeń wirtualna, przestrzeń internetu. Wówczas
Ulica była tą przestrzenią, w której ludzie spotykali się, komunikowali między sobą, dlatego tak istotne było jej prawdopodobnie ukazywanie przez tych artystów. Grupa prac, która łączy pewien element, a mianowicie ten słup ogłoszeniowy, element, który w przestrzeni przedwojennego miasta jest takim przekaźnikiem informacji o charakterze reklamowym, ale również politycznym. Tutaj grupa osób, która gromadzi się wokół tego słupa, ale też przed wejściem do jakiegoś tajemniczego miejsca oznaczonego nazwą Decadence. Być może chodzi tutaj o przedstawicieli klasy średniej, ukazanych być może krytycznie. To jest Krzemieniec. Zdjęcie z lat 30. zreprodukowane w formie pocztówki, powielone. I cóż, myślę, że niewielu badaczy zwróciło do tej pory uwagę na to miejsce. Jestem skłonny przypisać to odkrycie sobie. Otóż pocztówka ta opisuje przestrzeń Krzemieńca. Dokładnie z tego samego punktu widzenia, jak postrzegał je, czy przedstawiał w swoich pracach Osostowicz, który wówczas w tym Krzemieńcu okresowo zamieszkiwał. Otóż pocztówka ta ukazuje, śmiem twierdzić dokładnie, ten sam słup ogłoszeniowy i ten sam dom widoczny z prawej jego strony. Słup ogłoszeniowy, który jest takim centrum cyrkulacji tego ruchu. Ludzie gromadzą się wokół niego, czytają informacje, poruszają się wokół niego. Sytuacja, którą analizował w licznych swoich studiach, wykonanych techniką rysunkową, malarską. Jeszcze inne przedstawienie tego rodzaju. Tutaj znowu widoczny u góry ten charakterystyczny nachylony szyld, który widać też na tej fotografii. No i kompozycja malarska, która jest efektem tego rodzaju eksploracji, której znowu jakby syntetyzują się te, przepraszam, nie, tutaj nie dokończyłem opisu tej pracy, a w gruncie rzeczy nie pamiętam, kiedy ona powstała, ale najwyraźniej jest to właśnie praca z tego okresu, czy 1934-37, kiedy Osostowicz zamieszkiwał, czy przebywał w Krzemieńcu, tam zorganizował jedną z wystaw Grupy Krakowskiej. Praca z tego właśnie późniejszego, dojrzalszego okresu jego twórczości, która też syntetyzuje przeróżne aspekty jego języka malarskiego. I myślę, że w tym miejscu można by się pokusić o pewne uogólnienie, które mogłoby wynikać z tych rozważań. Otóż warto podkreślić to, że nie tylko Osostowicza, ale innych artystów z Grupy Krakowskiej nie dotyczyła taka tradycyjna alternatywa między tematem i formą, przeciwstawienie tematu formą i formy. Nie dotyczyła alternatywa realizmu i abstrakcji. Wydaje się, że tu chodziło o pewną syntezę tychże dwóch aspektów. Jednocześnie w zamierzeniu tych artystów chodziło o sztukę o charakterze politycznym. Tylko tyle, że o politycznym charakterze tych dzieł nie przesądzał wybór tematu. W jednej z deklaracji Grupy Krakowskiej można przeczytać, cytuję, nie ma dzieła sztuki, które nie byłoby społecznym, a jeśli chodzi o kierunek społeczny, to ten nie zostaje określony ani tylko przez temat, ani tylko przez formę, ale przez cały sens plastyczny, który oznacza celowe zużytkowanie wszelkich możliwości twórczych. Chyba w związku z tym Andrzej Turowski bardzo przenikliwie napisał, tutaj cytuję jego wypowiedź, napisał on, że artyści Grupy Krakowskiej, cytuję, wprowadzali pojęcie sztuki rewolucyjnej
które nie miało wiele wspólnego z ich zaangażowaniem politycznym, raczej było formułą artystyczną pozwalającą im doświadczenie plastyczne traktować jako budowę życia. Obraz byłby zatem zaprzeczeniem reportażowego autentyzmu, nie obracał się wokół faktów, realizm nie miał społecznych granic. Odwrotnie, istotą problemu plastycznego była konstrukcja obrazu lub formy, tak widoczna w kolorystycznych dysharmoniach, ich kompozycji, ekspresyjnych fakturach i używanych liniach deformujących kształty, a przede wszystkim w trzymaniu się powierzchni i bryły jako fascynacji wzrokowych. Koniec cytatu. Wynika z tego, że zgodnie z optyką artystów z grupy krakowskiej sztuka miała oferować doświadczenie estetyczne o charakterze całościowym. Takie, które ma jednocześnie charakter rewolucyjny. I ten doświadczalny aspekt tejże twórczości, myślę, że przesądza o jej oryginalności i myślę, że ma taki aktualny wymiar. Sądzę, że jest bliskie na wskroś współczesnym koncepcjom sztuki, choćby koncepcji sztuki wypowiadanej przez filozofa Gilles Deleuze'a, która postuluje odbiór dzieła na poziomie nie tylko myślowym, intelektualnym, ale niemal fizjologicznym. Właśnie taki fizjologiczny, wielozmysłowy charakter mają prace artystów tej grupy, może najbardziej Osostowicza. Właściwie tyle chciałbym Państwu powiedzieć. Dziękuję.